Mamy przed sobą tabelkę, w której mamy definicję dwóch funkcji, funkcji f i funkcji g. No i tu mamy zakres argumentów i tu mamy zakres wartości, jakie funkcja f przyjmuje. I tu mamy podobnie argumenty dla funkcji g i tu wartości funkcji g. No i naszym celem jest policzenie takiego złożenia f od g od zera, ile to jest, a także ile to jest g, g od f od 0. No i jak zwykle zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i samodzielnego rozwiązania tego zadania. Dobrze, czyli zaczniemy od f od g od 0. Cóż to takiego jest? No, prawda, co to jest funkcja? No, funkcja to jest coś takiego, że wkładamy tam argument. Możemy sobie wyobrażać funkcję jako taką szufladkę czy pudełko, prawda? Tu ma napis g. Tutaj wkładamy jakiś argument x. No i wyciągamy g od x. No i teraz to, co, jeżeli chcemy obliczyć takie złożenie, no to to, co wyciągnęliśmy z g, wkładamy do, jako argument do funkcji f. No i wyciągamy f od g od x. Czyli w naszej sytuacji ile jest g od zera? Czyli jako argument tutaj musimy włożyć zamiast x 0, prawda? I musimy wyciągnąć g od zera, czyli ile jest g od zera? No to patrzymy na definicję funkcji g. Tu jest 0, g od zera to jest 5. Czyli g od zera to jest 5. No, czyli musimy policzyć f od 5. No, czyli tutaj 5 wsadzamy do funkcji f. No dobrze, i teraz ile to jest? No to patrzymy z kolei na tabelkę opisującą funkcję f. Ile jest wartość f w punkcie 5? No to widzimy, że jesteśmy tutaj, prawda? Wartość funkcji f dla argumentu 5 to jest 11, czyli to jest 11. Zatem f od g od 0 równa się 11. No a teraz musimy zrobić to w odwrotnej kolejności, czyli prawda, co to będzie g od f od 0, czyli najpierw musimy popatrzeć, ile jest f od 0, prawda? Czyli i to f od 0 musimy użyć jako argument dla funkcji g. No to patrzymy, f od 0, tu jest f od 0. F od 0 to jest 1, czyli to będzie g od 1. No dobrze, czyli teraz prawda, mamy podobny obrazek, tylko w odwrotnej kolejności. Może tu jeszcze narysujemy, prawda? Mamy tutaj f, mamy g. I co? I tutaj do f-a wkładamy 0, wyciągamy z f-a 1, prawda, 1. I to 1 teraz wkładamy jako argument do funkcji g, g od 1, tak? Tu jest g od 1, to jest 8, czyli g nam wypluwa 8, czyli g od 1 to jest 8. Zatem g od f od 0 to jest 8. No i te wartości są różne, no bo dlatego, że to są inne funkcje, prawda? Złożenie funkcji zależy od ich kolejności. No, inna notacja tę wartość to jest f złożone z g w punkcie 0, prawda? Złożenie funkcji oznaczamy taką niewielką kropeczką, a to jest g złożone z f obliczone w punkcie 0.